Hello, and welcome back to The Witcher 2. Let's go back to Vergen. I remember. Wait, oh, it's so bright in here. No. And my cat ran out. This is interesting. I believe this is due to Saskia's influence and breaking down the walls. Or maybe there was a visual bug. I would not be surprised by it. Not one bit. Hi, Zoltan. Co się działo, kiedy nas nie było, Zoltan? Pastuch Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trolle. Jeden to chyba ona. Brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trolla! Znam te parę. Mogą się przydać. W końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. We have tools. Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy. Nie odeprzemy ataku. Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo! A może się boicie? Może lepiej wywiesić białą flagę? To takie proste! Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki! Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczesną, kryjąc się po lasach! Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko! Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! Nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henselt? A kimże on jest? Bogiem? Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Tak! No, Henselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki. Nie wróci do swoich kobiet. Nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi. Edirskiej ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową! Bo tylko takie życie ma sens! A teraz do broni i na mury! Pokażmy Henseltowi prawdziwą wojnę! Na tłucku. He is great that she was actually shouting. You don't get that kind of voice acting anymore. Wait, can I do something? I thought I saw some. Maybe not. I thought I saw some model thing in the air. There it goes. A little issue with that I even be using only heavy attacks? Maybe one being the golden suit. Nice.
Wait, can I use arc on them? Not really. Okay, we can do that. I want another fight on the walls. Terroryści, mordercy, komando śmierci. Lub szlachetni w cierpieniu i nierównej walce bojownicy o wolność. Wszystko zależy, kto patrzy. Pomogłem Jorvetowi. Zaufałem mu. Przyłączyłem się do Saski i jej rebelii, nowych wartości, ideałów. Czas pokaże, czy słusznie. Jedna jest pewna. Elfy to najlepsi łucznicy, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia. Jorvet, w samą porę. Wiewiór ma wyczucie. To znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli. Dołącz do Jorveta i zamknijcie główną bramę. Okay. Jarpen mówi, że czary Detmolda ją uszkodziły. Jarpen gówno się zna! Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę! Od tego zależy los bitwy! Nie ma takiej bramy, z którą Zoltan Chivay by sobie nie poradził! No nie ma! Okay, then lead the way, please. I have no idea how we can navigate. Do it now. Wait, what did you... I'm lost and confused. He's somewhere there. I think we can go through here. As if I know. Okay, that's the point of the way. I'm confused because Zoltan went this way, this is closed. Okay, so definitely not that way. Zoltan arms. Okay, wait. Okay, I see. Rather over there. Okay, hide your sword. Wciągnąć drabinę! Tak jest! Okay, now I know. Jorvet, musimy się przedostać do bramy głównej, natychmiast. Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Tak, musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotu. A potem go do niego zmusić. Nie opieprzać się! Do bramy! Another level up, okay. And what I would do is... chance of insta-kill 5%. Where do you wanna go? Oh, this. Escort's open. Who got stuck on some elves? Come on. Can I help? Oh.
Do you feel it, Scott? Poszło! Teraz są odcięci. Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Jakie rozkazy? Poddajemy się. Good choice. Bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko? Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia z Vergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lochmuin, przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem, wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, Wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Przekonajcie się, jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suki. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filippa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Filippa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. Ja, król Henselt, władca Kedwen, w obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w Dolinie Pontaru pod przywództwem Saski z Vergen i przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w Lochmuin. Jesteś wolny. Pokażcie królowi drogę. Na nas już czas, Saskio. Tak. Nie podoba mi się to. Co? Saskia. Znam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. Wait, why are they teleporting? Zniknęły. Teleport. Przeszukajmy kwaterę Eilhart. Śpieszyła się, może nie zabrała wszystkiego. Let's check it out. Rozejrzyjmy się. Okay. Now I can take everything I want. Orange, give me some orange. Ooh. Right there. Nic prócz babskich fatałaszków.
Jorvet, tutaj. Mam coś. Co to jest? Księga Mikstur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych ksiąg. Widać niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? It may have something to do with the dragon. W tym kraju większość spraw ma jakiś związek z Saskią, smokiem. Skąd to wiesz? Powiedziała mi. To trzymaj język za zębami, Gwynblade, bo jeżeli... Wiem, co się stanie, jak się dowiedzą, Jorvet. Znalazłem opis Taumadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierp. To nie jest dobry trop. Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znam je na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek. Symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskię, dodając róże do antidotum. Zabiję sukę. Filipa ma do dyspozycji magię i smoka. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy się tylko w Loch Muin. Zatem ruszajmy, Gwynblade. Let's go. I won't take any more than necessary. Anyway, let's check out this. Most poisons are lethal to the body, yet a small group of venoms influence the mind, the strong free will. Administered regularly, such substances render their subjects susceptible to the influence and suggestions of those closest to them, making them appear as if they had no will of their own. Yet those poisons are very difficult to concoct, for they require very rare ingredients. In addition, their creator must summon the power in quantities far beyond those available to the everyday village witch. Impotence is caused by poisons of yet another variety, used chiefly by court plotters seeking to control the fate of dynasties and noble houses. These poisons must be administered in very small doses, as in excess amounts they can topple a horse. The worst of all are delayed action venoms. Poisons of this kind may kill many years after being consumed, years during which the victim's health declines, though no sound medical reason for this can be found. And I wanted to check out this. It's better. Yep. You can see it's better. And we have three places for enhancements. Sure. Do we have any other runes, Munera? Yep. And I'll leave the last one for oil. Hi guys, are you ready for adventure? Geralt! Saskia zniknęła! Ludzie zaczynają się niepokoić! Krasnoludy też. Saskia jest bound by a spell. Wygląda na to, że Filipa rzuciła urok na Saskię. Bez jaj. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Czułem! Kazała ściąć Detmolda bez sądu, ot tak! Wystarczyło, że Filipa skinęła palce. Suchin syn sobie zasłużył. Gdyby Zoltan wydał wyrok, nie dziwiłbym się. To taki mściwy chamek, ale Saskia... Mściwy chamek? Orzesz ty! Gdzie ona jest? Filipa zabrała ją do Loch Muin. Ruszam z Jorvetem za Saskią. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Foltesta też będą w Loch Muin. Niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie, dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. W Loch Muin zbierze się cała śmietanka północy. Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. Sztuki wpychania nosa w nieswoje sprawy. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Vergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivi. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. No tak. Ruszajmy, Gwynblade.
Sheila de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lochmuin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lochmuin, mistrzu Jaskrze? Vergen było wolne. Czymże jednak jest wolność bez jej świadomości? Zbyt łatwo może się ona wyśliznąć z rąk, jeśli narodowi brak ludzi, którzy wskażą drogę. Zostałem w Dolinie Pontaru. Taką bowiem rolę wyznaczyło mi przeznaczenie. Stać na straży rodzącej się niepodległości. Kto wie, może jeszcze będzie ze mnie wieszcz. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lochmuin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. Ambasadorze? Asirevar Anahit. Odbyłam ciężką podróż. Ufam, że to coś ważnego. Służysz cesarstwu. Nie z łaski, ale z obowiązku. Wiesz, co to jest? Wiem. Kto to jest? Triss Merigold, do niedawna doradczyni króla Foltesta. Kompresja artefaktowa. Skomplikowane zaklęcie. Żyje? Funkcje organizmu zostały wstrzymane, ale to jest odwracalne. I bardzo trudne. Poradziłaś sobie z portalem między Lochmuin i Nilfgaardem? Poradzisz sobie i z figurką. Odsuńcie się! Nie wiem, jak jej ciało zniesie tę kompresję. Żadnych pentagramów? Świec? Przelewania krwi? Od razu widać, że nie masz pojęcia o magii, ambasadorze. Ale nie szkodzi. Potrzebujemy jej żywej, Asire. Dlatego upewnij się, by jej ciało jednak dobrze zniosło dekompresję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Na pewno przez jakiś czas będzie zdezorientowana. Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Triss! Wise Ketocht Gdein. Wise Espeit Evlovret. Dartocht Et Nerlinderien. Mechen Evenen Septuarien. Mepeft en Alzerdeg. Merigold. Nazywasz się Triss Merigold. That looks like a slight overreaction from his side. Poznaję te doliny. Ścieżka wiedzie do bram miasta. Jesteśmy już blisko. Cool. But I'm gonna end this part right here, because there's something to be done. So for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!